Dobry wieczór, zrywa. Czasem mam takie podejrzenia, że zrywa tak często właśnie na naszej kawie z Bogiem, dlatego że ktoś nie chce, żeby się odbyła. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w niedzielę, w ósmym dniu cudnych spotkań Kawa z Bogiem. Niedziela, dlaczego niedziela i dlaczego taki temat wrzuciłam? Pewnie będzie Was bardzo intrygował, czy mam w sobie lęk niewolnika. Będziemy o tym za chwilę rozmawiać, ale będzie dzisiaj bardzo, bardzo krótko, ponieważ świętujemy Dzień Święty, więc bardzo krótko, bardzo merytorycznie mam do Was tylko jedno tylko przesłanie, ale myślę, że niektórych Was, niektórych, bo mnie, u mnie tak było, wyzuje w takim przysłowiowym zdaniu mówiąc z butów chyba. Nie wiem, czy to się we wszystkich środowiskach mówi, ale u nas na Podkarpaciu bardzo często się używa. Jeśli kogoś szokuje, jeśli kogoś komuś prowadzi moment aha, czyli taki moment oświecenia, zrozumienia, moment takiego szoku, takiej interpretacji w formie bombardowania, to myślę, że to będzie tego warte. Słuchajcie, dlaczego niedziela nazywa się niedzielą i dlaczego jest Dniem Świętym i dlaczego trzeba go święcić? Otóż dlatego, że z samej nazwy znaczy to nie działać. Z języka polskiego nie działać, natomiast angielski, niemiecki Sunday, Dzień Słońca. I dlaczego Dzień Słońca? Słuchajcie, wyczytałam, że dlatego, że właściwie co ja bardzo często robię i mam nadzieję, że Wy też. Witajcie, witajcie wszyscy. Będzie bardzo krótko, więc się tak bardzo spieszę. Dlatego, że my ze Słońca możemy czerpać właśnie energię. Możemy ze Słońca w przebywaniu w promieniach słonecznych, no czasami nie mamy do tego dostępu, ale kiedy tylko mamy, to powinniśmy to robić, szczególnie w niedzielę właśnie. Powolne spacery, napawanie się przyrodą i tym właśnie niedzielnym slow, to powinno być naszym priorytetem. Nie rób z niedzieli dnia pośpiechu, jest napisane w pewnej książce, zaraz się z Wami podzielę tą książką, ale Dzień Słońca, czyli przejaw mocy najwyższego. Niedziela, Dzień Słońca, przejaw mocy najwyższego. Dlaczego właśnie tak się nazywa? Słuchajcie, to jest niesamowite, że my w niedzielę, tak w XXI wieku, w dzisiejszych czasach, cześć, 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 w dzisiejszych czasach tak bardzo nie doceniamy tego dnia, tak bardzo coraz bardziej właściwie tworzymy z niego dzień powszedni, bo popatrzcie, co się dzieje, ile razy w niedzielę już robimy zakupy, na które nie mamy czasu w tygodniu, ile razy już w niedzielę robimy sprzątanie w domu, na które nie mamy czasu w tygodniu, ile razy nawet nastawiamy pranie, już się z tym spotykam, czasami w rozmowach, bo nie mamy na to czasu w tygodniu. Jak często my już właściwie robimy jakieś takie nawet grubsze, nie chcę tu mówić, ale wiem, że to się dzieje, rzeczy typu wiercenia w ścianach i tak dalej w tygodniu, w niedzielę, ponieważ w tygodniu nie mamy czasu. Wiecie co? I tak sobie myślę, że my zabieramy sobie tym. Witajcie, witajcie, już niedługo poznacie każdy kąt mojego domu, bo myślę, że jeśli transmisje rzeczywiście będą się odbywać do końca grudnia, to w każdym kącie mojego domu będę Was gościć. Więc wracając do tematu, sami sobie odbieramy właśnie tę świąteczną atmosferę, sami sobie odbieramy ten dzień takiej wolności od pracy. I dlaczego tak robimy? W kilku słowach. Dlaczego tak robimy? W tytule transmisji podałam, czy mam w sobie lęk niewolnika? Myślę, że bardzo intrygujące. Mnie to, kiedy usłyszałam takie sformułowanie jak lęk niewolnika, to przeszyło mnie po prostu wzdłuż i wszerz, bo sobie pomyślałam, jak dużo z nas ma w sobie taki niepokój, taką obawę tego, co będzie jutro, że jutro poniedziałek, że jutro nie wiadomo, co się w pracy wydarzy, że znowu przyjdzie jakiś rachunek, że znowu dzieci do szkoły, że znowu mają jakiś sprawdzian, że sami siebie, może nie tylko sami siebie, tylko w ogóle jest taka tendencja chyba do tego, żebyśmy się nawzajem i nakręcali na to, jak straszne jest jutro. Co ja to dzisiaj nie muszę? I
Uświadomiłam sobie właśnie kiedyś, jak często słyszę, jak wszyscy, ja już z tym ostatnio walczę i bardzo Was do tego zachęcam, jak wszyscy używamy słowa muszę. Muszę to, muszę tamto, muszę jeszcze dzisiaj to, muszę coś tam, muszę do tej godziny. Wszystko musimy. Muszę i muszę i muszę. I napiszcie proszę, czy się z tym zgadzacie, czy takie bardzo częste używanie słowa muszę, nawet w niedzielę właśnie, muszę w niedzielę nastawić pranie, ponieważ w poniedziałek nie będę mieć czasu, muszę w niedzielę zetrzeć kurze, bo w sobotę nie miałam czasu, muszę w niedzielę odrobić z dziećmi lekcje, bo w poniedziałek mają sprawdzian. Cały czas coś musimy, musimy i musimy i musimy i sami siebie trochę nakręcamy. No myślę, że też okoliczności, bo naprawdę są czasy, kiedy jest dużo tych obowiązków, jest coraz więcej tych obowiązków i dziwne się to wydaje, bo im więcej wynalazków i im więcej unowocześnień, im więcej udoskonalenia i wynalazków ułatwiających nam życie, tym więcej my jakoś dziwnie musimy. Czy czasami my sami nie jesteśmy źródłem naszego muszę? I pierwszy krok, jaki warto jest właśnie zastosować, to zmniejszyć tak świadomie, bo ja wiem, że jest to nawyk. Jeśli używamy tego słowa muszę, tak samo jak słowa masakra, o czym może kiedyś będzie też, ale dzisiaj o słowie muszę, ponieważ ono wyzwala w nas lęk niewolnika. Więc małymi krokami chciałam Wam dzisiaj takie jedno przesłanie, bo ja z tym ostatnio pracuję. Staram się jak najmniej używać słowa muszę. Zastępować to słowo muszę, że chcę, że potrzebuję, że należy, że warto by było, bo samo słowo muszę rodzi w nas stres. Piszcie, czy się zgadzacie. Samo słowo muszę rodzi w nas stres. I teraz weźmy sobie taką niedzielę, kiedy zamiast traktować ją tak, jak w książce, którą się trochę z Wami dzisiaj chcę podzielić, bo mam właściwie dwie książki Prentisa Mulforda, jestem nimi zafascynowana. On cudnie mówi o, na przykład jest taki jeden rozdział o niedzieli. Monika pisze, zgadzam się, bo ja zawsze coś muszę i zdarza się, że mam lęk przed dniem, w którym idę do pracy. Dziękuję za Twój komentarz, Moniczka. Myślę, że inne osoby też się odważą albo przyznać przed sobą, uświadomić to sobie, albo nawet napisać. Zachęcam zawsze do... Piszcie komentarze, bo w komentarzach, dzięki komentarzom różnych osób możemy też sami dojść do czegoś wartościowego w sobie, tak? Więc jak pisze Mulford w książce, nie rób z niedzieli dnia pośpiechu. Tak bardzo mi się to spodobało. Dzisiaj mój mąż nawet rano mówi, jej, no jak cudnie, nie muszę się spieszyć, nie muszę patrzeć, która godzina. I to było takie... To było... Z jednej strony cudne, a z drugiej strony taka lampka, mi przynajmniej się zapaliła, taka lampka, aha, że skoro w niedzielę ma taką myśl, to znaczy, że jest mega przeciążony. I warto jest, zachęcam Was do tego właśnie, żeby siebie obserwować, czy jeśli mamy już takie lampki, to znaczy, że gdzieś tam przesadziliśmy z tym, co musimy, że być może właśnie przez cały tydzień daliśmy sobie tak w kość, że w niedzielę, Paulinka pisze, wiem, że nie można używać słowa masakra, można go zastąpić normalnym słowem, jest źle i tak dalej. Tak, ja gdzieś tam czytałam o tym, że w ogóle może kiedyś będzie, mam nadzieję, do końca grudnia mamy dużo czasu, że będzie taki temat o mocy słowa właśnie. Więc dzisiaj może skupmy się na tym, ale dziękuję, Paulinka, za Twój komentarz. Myślę, że dzięki niemu bardziej się przyłożę do tego, żeby jednak ten temat był do końca grudnia. Więc wracając do tematu, nie rób z niedzieli dnia pośpiechu i gonitwy do jakiegoś celu, pisze Mulford. Nie rób z niedzieli dnia pośpiechu i gonitwy do jakiegoś celu. I wiecie co? On bardzo fajną rzecz tutaj napisał, którą się z Wami podzielę na szybciutko, że właśnie jak bardzo ważne jest... Monika, dziękuję. Jak bardzo ważne jest uświadomić sobie, że my nie tylko może potrzebujemy dnia wypoczynku, ale wręcz został on nam przykazany z góry. I myślę, że tutaj bardzo mocno trafię do pracoholików, perfekcjonistów, do tych, którzy mają jasno określony cel i do niego zmierzają i wykorzystują może każdy
czas, bez względu na to, czy jest to niedziela, czy nie, do tego, żeby do tego celu się zbliżyć. I to jest no, super, że mamy cele, zawsze jestem, zawsze polecam mieć, ale nigdy za wszelką cenę, ale nigdy po trupach, ale nigdy kosztem właśnie chociażby czasu wolnego. I wiecie co? Molford pisze bardzo fajnie, że wypoczynek właśnie, my z siebie sami czasem pozbawiamy tego wypoczynku, myśląc o tym, że ja kiedyś tak miałam właśnie, że swoją wartość uzależniałam od tego, ile pracuję. Swoją wartość, tak bardzo chciałam czuć się potrzebna, tak bardzo chciałam pracować, tak bardzo chciałam po prostu swoją pracę tak wykonywać, wiecie, na 100%, że uzależniałam swoją wartość od tego, ile pracowałam. I kiedy chciałam sobie dać wypoczynek, co miałam, zgadnijcie. Piszcie, czy też tak macie. Wyrzuty sumienia. Kiedy chciałam dać sobie odpoczynek, przychodziły do mnie wyrzuty sumienia. I teraz powiem coś, co myślę, że pomoże wielu, którzy są w takiej sytuacji. Kiedy gdzieś usłyszałam, czy przeczytałam, nie pamiętam, jakie jest źródło tego. Dziękuję, Paulinka. Kiedy usłyszałam takie podejście, że doprowadzając siebie do permanentnego przemęczenia, dajemy złemu do siebie dostęp. Słuchajcie, mnie to zwaliło z nóg. Mnie to wyleczyło z wszelkiego pracoholizmu. Mnie to wyleczyło z tych wyrzutów sumienia, że ja muszę coś robić. Miałam taki okres w swoim życiu, że jak tylko usiadłam czy coś, to sobie wyobrażałam, ojejku, przecież mogłabym w tym czasie to, mogłabym w tym czasie tamto zrobić, nie wiem czemu marnuję ten czas. Przychodziły do mnie zaraz wyrzuty sumienia, że powinnam być efektywna w tym momencie, że powinnam produkować coś, tak, wytwarzać, czy powinny być efekty każdego momentu mojego życia. I wiecie co, to zdanie mnie zupełnie wyzwoliło z tego pracoholizmu, może nie byłam w pracoholizmie, ale miałam tak, że bardzo cały czas chciałam coś robić. I to zdanie mi uświadomiło, jak my często dzisiaj, dlaczego tak się obserwuje, że jest tak dużo depresji, tak dużo takich właśnie frustracji, tak dużo stresu w rodzinach, bo przecież my to przemęczenie przenosimy na dom. Nie jesteśmy w stanie tak na tym panować, żeby nikt z naszej rodziny nie ucierpiał. My to automatycznie, chcący, niechcący, podświadomie przenosimy na innych. I wiecie, jak to się uwidacznia właśnie, że w czasie, kiedy jesteśmy przemęczeni, zmęczeni, zniechęceni, nerwowi, kiedy mamy dosyć wszystkiego, kiedy nienawidzimy swojej pracy, nienawidzimy swojego życia, a w końcu nienawidzimy nawet siebie, to zły szatan naprawdę ma do nas większy dostęp. Wiecie, że on to wykorzystuje. On to wykorzystuje, wykorzystuje nasz słaby moment, wykorzystuje nasze słabe punkty, w które może wtedy uderzyć. I ja kiedy to usłyszałam czy przeczytałam, tak jak mówię, nie pamiętam skąd gdzieś to mam, ale to mnie po prostu mi odmieniło punkt widzenia na pracę. Owszem, tak, tak jak wczoraj było, przedwczoraj i w ogóle, bardzo polecam wszystkim, którzy nie widzieliście poprzednich transmisji. Polecam, obejrzyjcie, bo naprawdę wydaje mi się, że ktoś na górze czuwa nad tymi tematami nawet. Więc praca, jeśli jest naszym powołaniem, jeśli jest w zgodzie z naszą naturą, jeśli jest w zgodzie z Bożym planem dla nas, to nigdy nie doprowadzi nas do tego, kiedy zarządzamy swoim potencjałem, o czym również było, to nie doprowadzi nas do takiej frustracji i takiego długoterminowego stresu, który właśnie zły wykorzystuje, żeby nas osłabić jeszcze. Czekajcie, bo piszecie, zobaczę, miało być krótko.
Monika pisze, dokładnie miałam tak samo, zero odpoczynku. Właśnie, cieszę się, że się podzieliłaś. Już samo to, że po pierwsze sobie uświadomiłaś, może o tym nawet wiedziałaś, ale że to napisałaś w komentarzu, już wiesz, co to znaczy, Monika? To znaczy, że już masz do tego dystans. To znaczy, że już leczysz się z tego, w sensie leczysz, no może za duże słowo, ale że już nabierasz do tego właśnie dystansu i że już nie jesteś w tym zniewoleniu. Bo wiecie, my bardzo często jak zaprzeczamy sami sobie pewnym sprawom, zaprzeczamy. Wszyscy w uzależnieniu to mają. Alkoholicy mówią, że nie są w alkoholizmie, w uzależnieniu. Narkomani mówią, że nie są uzależnieni. Wszyscy mówią, że nie są w uzależnieniu, bo zaprzeczają. I wszystko, czemu stawiamy opór, trwa. To, czemu stawiasz opór, trwa. Więc jeśli stawiamy temu opór, to znaczy, że to siedzi w nas i jeszcze to bardziej utrwalamy. Przez to, że temu zaprzeczamy. A kiedy się tym podzielimy, to schodzi z nas ta presja, to ciśnienie. Już zaczynamy się z tego właśnie wyzwalać. Paulinka pisze, tylko chodzę do pracy po to, żeby mieć pieniążki na podstawowe rzeczy. Nie są mi potrzebne pieniądze na zbędne rzeczy. Wolę ten czas poświęcić dzieciom i po prostu na spokój, w którym mogę czuć się dobrze. A czuję się dobrze, kiedy słyszę swoje myśli, sumienie. Bóg mi w tym pomaga. Jejku, jaki piękny. Dziękuję za ten komentarz. Wspaniale po prostu. Dziękuję. Jestem zawsze bardzo wdzięczna. I super, że wspomniałam właśnie o wdzięczności, ponieważ niedziela to jest po pierwsze czas naszego odpoczynku i wytchnienia, po drugie czas wdzięczności właśnie powinien być. Ale myślę, że o temacie wdzięczności jeszcze będzie. Doceniam odpoczynek i uczę się odpoczywać. Wspaniale. I myślę, że o tym powinniśmy mówić, ponieważ przyszły czasy wielkiego pracoholizmu, przyszły czasy wielkiego perfekcjonizmu. Myślę, że o perfekcjonizmie jeszcze też będzie, bo jest to bardzo ważny temat, a jest to bardzo temat właśnie związany z wiarą, więc może podejście chrześcijańskie może wyzwolić osoby, które są w perfekcjonizmie właśnie, więc co to jest właśnie zdrowa duchowość? To wolność wewnętrzna, wolność od takiego lęku właśnie niewolnika. I słuchajcie, taki kiedyś natknęłam się, kiedy chodziłam na takie na teologiczne takie wykłady, właśnie tam jeden z wykładowców, z ojców się podzielił takim filmem, już nie pamiętam jego tytułu, ale gdy sobie wpiszecie to zdanie, które powiem, to na pewno wyskoczy. To jest właśnie o uzależnieniach i tak dalej, o tym niewolnictwie wewnętrznym. Zdanie brzmi, kto nie robi przerwy, ten szybko traci nerwy. Kto nie robi przerwy, ten szybko traci nerwy. I mi to zdanie bardzo towarzyszy, bardzo mi pomaga. I wiecie, teraz tak naprawdę daje mi wielką radość dbanie o tę równowagę, dbanie o to, żeby mieć ten czas na odpoczynek, bo nie uzależniam swojej wartości od tego, ile pracuję i ile wytwarzam i ile zarabiam. Swoją wartość uzależniam od tego, jak bardzo jestem wolna i bliska właśnie temu, czego chce ode mnie Bóg. Chociaż wiem, że to czasami może nie być proste odkryć, ale wszyscy, którzy chcemy to odkryć, którzy się o to modlimy, którzy do tego dążymy i jest to dla nas ważne, wszyscy dostaniemy w darze to objawienie właśnie. Więc słuchajcie, wszystko myślę, że na dzisiaj. Wracamy do świętowania, do właśnie wypoczywania. Jutro kolejna kawa z Bogiem. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za te komentarze. Wszystkim powtórkowiczom również dziękuję, bo wiem, że transmisje cieszą się właśnie dużą oglądalnością także później. A wiem, że też trudno jest czasami mieć akurat wtedy czas, kiedy ja nadaję, bo nie są godziny przewidziane, ale wszystkie filmy są wrzucane na YouTube, także kto chętny, to zachęcam. Wszystkiego co najlepsze, cudnej niedzieli, bo jeśli dziś damy sobie czas na niedzielę, jeśli dziś sobie damy czas na świętowanie i na odpoczywanie, to jutro poniedziałek w poniedziałek będziemy mieć większą właśnie siłę, motywację, chęć pójścia do pracy. Bo wiecie co, jeszcze takie zdanie na koniec. Gdy strona umysłowa się odnawia, strona cielesna musi czekać.
Czyli to, co dziś, kiedy damy sobie czas w niedzielę właśnie na ten odpoczynek, strona umysłowa się nam odnawia, jak pisze Mulford, to jest jego dawny język, ale rzeczywiście wraca do nas ta energia życiowa, tak? Zwiększa nam się energia życiowa, kiedy mamy w sobie tę równowagę. I na pewno równowagi nie mamy w swoim życiu, kiedy niedzielę traktujemy jak dzień powszedni. Już nie mówię o chodzeniu do kościoła, kiedyś o tym jeszcze będzie, ale o tym, żeby szanować ten dzień jako święto. Bo odnowi nam się wtedy energia umysłowa. Całuję, pozdrawiam, wszystkiego co najlepsze. Do jutra, do poniedziałku. Z wielką chęcią się z Wami jutro znów spotkam. Wszystkiego dobrego.